Szanowni Państwo, jak Państwo pamiętacie, w 2018 roku, jak wyprowadzaliśmy stąd dzieci do nowego przedszkola, to powiedziałem wtedy te słowa i zobowiązaliśmy się, że będziemy szukali pomysłu na ten budynek, bo ten budynek nie może tak być w takim stanie, jakim był do tej pory. Pierwsza kwota, jaką na ten budynek pozyskaliśmy, to było z funduszu 718 tysięcy. Natomiast całkowity koszt inwestycji 1 199 000. Firmą, która wykonywała tą inwestycję, była PNB, pan Paweł Niczyporuk. Drodzy Państwo, co udało się zrobić? Choć wiadomo, termomodernizacja, czyli ocieplenie. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji matozwe uny mineralnej, docieplenie stropodachu przebudówki, docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, zaznaczam, za pomocą płyt. Natomiast docieplenie ścian od zewnątrz tynkiem cieplnym o grubości 2 cm, docieplenie sam ścian fundamentowych, drodzy Państwo, wymianę drzwi zewnętrznych i okien. Tylko to było w tym projekcie. Modernizację systemu CO, czyli całe centralne ogrzewanie wymieniliśmy, instalację hydrauliczną, elektryczną, zamontowaliśmy, drodzy Państwo, piec na pelet, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenie typu LED. Tak jak mówiłem, dofinansowania było 718 tysięcy, całkowity koszt 1 199 000, miał być 85%. Suma summarum to chyba tak nie wyszło, na mało, które inwestycje tej unijnej tak wychodziły, bo były koszta kwalifikowane, drodzy Państwo, niekwalifikowane. I cóż dalej? Stanęliśmy dalej przed dylematem, bo niby z zewnątrz jako tako mamy ogarnięte, no ale niestety wewnątrz jeszcze kupa roboty była, no a nie stać nas było na to, bo chcieliśmy to zrobić taką perełkę, żeby to było wszystko ze smakiem i trochę nawiązywało do tradycji. I cóż, pojawiła się dla nas wielka szansa. Rząd polski ogłosił program Polski Ład, z którego myśmy, drodzy Państwo, skorzystali, ale jak to mówią, jak jest apetyt, to trzeba było więcej. To już złożyliśmy nie tylko na ten budynek, drodzy Państwo, ale na kolejny budynek i na inwestycje całego placu. Dlaczego? Dlatego, że zależało nam na zmianie, drodzy Państwo, wizerunku Kodnia, bo tuż przy wjeździe pamiętacie, co było. Nawet pamiętacie, jak odchodziliśmy z tymi przedszkolakami, jaki to był plac, a jaki mamy w tej chwili plac z tej strony, czy te patio. No i drodzy Państwo, cóż, znowu ogłosiliśmy przetarg i firmą, tak się stało, bardzo się cieszyliśmy, że też jest pan Paweł Niczyporuk, PNB Budownictwo Paweł Niczyporuk, i zaczęliśmy tą współpracę. Kwota dofinansowania, drodzy Państwo, była 4,5 miliona. Całkowity koszt tej inwestycji, którą tutaj widzimy, którą będziecie mieli okazję zobaczyć, to jest 5 200 000 zł, drodzy Państwo. Chcemy, żeby ten budynek i ten cały teren tutaj był otwarty i żeby służył wszystkim mieszkańcom. Przy tej inwestycji było 3,5 tysiąca nasadzeń, 157 drzew, 1000 róż i około 2500 roślin rabatowych. Także robiliśmy to wszystko ze zrównoważonym rozwojem i ze dbaniem o zieleń. I to nie jest koniec, bo po mojej lewej stronie, Szanowni Państwo, jest druga część zespołu ogrodowo-pałacowego. Też planujemy zrewitalizować ten obszar. Już mamy złożony wniosek na 500 000 na alejki i na drogę prowadzącą do pałacu w Placencji, aby móc to zrealizować i udostępnić bardziej dla mieszkańców. Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla Was, bo potraficie myśleć o mieszkańcach w pierwszej kolejności. Potraficie myśleć o Waszych mieszkańcach, rodzinach, dzieciach, którym chcecie pokazać, tak jak jest tutaj na tym banerze, piękno natury, bogactwo dziejów. Pokazujecie te bogactwo dziejów gminy Kodeń i to wychodzicie dalej, bo można by było powiedzieć, że gmina Kodeń oprze się tylko o sanktuarium, o Matkę Boską Kodeńską, no i wszyscy będą wiedzieli, wszyscy będą znali. Ale wy pokazujecie, że to nie tylko sanktuarium, ale też gmina i to wszystko się łączy w jedną całość. I dzisiaj to miejsce, powiem Wam szczerze, że wielokrotnie tędy przejeżdżałem, ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ponieważ to tak wyglądało, że człowiek w ogóle oka na tym nie zawieszał. Dzisiaj jest to absolutna perełka, jestem pod wrażeniem. Chciałbym przede wszystkim pogratulować panu wójtowi, państwu radnym za wspaniałe inicjatywy, że pan wójt ma wsparcie wśród radnych, wśród lokalnej społeczności, a efektem tego jest właśnie ta oto Placencja, ten piękny zespół, który możemy dzisiaj wszyscy podziwiać. Również podziękowania należą się i
wykonawcom, jak i również najważniejsza rzecz, jaka miała tu miejsce, to środki, dzięki którym można było tę inwestycję zrealizować. Dziękuję ślicznie za owocną, życzliwą, efektywną współpracę zarówno z Urzędem Gminy, jak i nadzorem inwestorskim. Gmina Kodeń pięknieje, zmienia się i cieszę się wraz ze swoim zespołem, że możemy w tych zmianach uczestniczyć. Dziękuję ślicznie.